No więc, w której znajdują się, czy w której Sampradaya znajdują się Bhaktowie i Iskonowi w większości? Ciekaw jestem, czy jest możliwa jakaś interakcja. Jakby co, piszcie na czacie. Ja będę chwilę czekał na odpowiedzi. W każdym razie, południowe Indie zdominowane są przez tak zwanych Sri Vaishnavów, którzy są uczniami czy sukcesorami Sri Sampradaji czy Lakshmi Sampradaji. Tutaj na obrazku możecie zobaczyć Mahalakshmi z dwoma lotosami. Ramanuja Acharya jest jednym z najważniejszych mistrzów duchowych w tej sukcesji. Spróbujemy sobie powiedzieć. No tutaj Mataji Audary odpowiedziała, że my generalnie podążamy za sukcesją od pana Brahmy. Tak. Tak jest. Rasana też pisze. Jak się całość ciała nazywa, to Sampradaya. To też możecie pisać. Właśnie. To jest Amarnath Prabhu, który też tłumaczy na swoim wykładzie, jak wyglądają te cztery sampradaje, w którym miejscu znalazł się Ramanujacharya. Zacznijmy jednak od początku. Sri Ramanuja urodził się ponad 1000 lat temu, a dokładnie 1003 lata temu. Znaczy możliwość zobaczenia notatek. Musiałem sobie sporo napisać tutaj szczegółów, żeby nie pomylić. Ciekawa sprawa. W roku, w którym się urodził, na tych terenach rządził Bolesław Chrobry. Znaczy nie wiem, czy już był na Dolnym Śląsku, nie znam takich szczegółów, ale powiedzmy, że rządził w Polsce, tak? No więc w Polsce w tym czasie było głębokie średniowiecze, natomiast Indie wyglądały zgoła inaczej. Wydaje się, że Indie były zupełnie na innym etapie, jeśli chodzi o cywilizację czy może inaczej, nasi przodkowie sprzed 1000 lat, z którymi być może się utożsamiamy trochę. Powiedzmy sobie, no, jakby żyli w trochę innych warunkach. Ale wróćmy do naszego Ramanuży. Bardzo ciekawa sytuacja. Jego rodzicami byli Asuri Kesavacharya i Kantimati, którzy podobno przez około 20 lat spełniali wyrzeczenia, dlatego że chcieli mieć takiego bardzo pobożnego syna. Modlili się do Pana Wisznu w tym celu. I tutaj na tym komiksie widać, że spełniali nawet jakieś jagie. I w końcu urodził się ich syn. I brat matki Ramanuży, przepowiedział, że to jest bardzo potężna postać, że tak naprawdę to jest inkarnacja Sankarszany samego. Coś tu przeskoczyło. Jej brat nazywał się Sri Shailapurna i tak naprawdę był on uczniem Yamuna Achari, którego uczniem również w którymś momencie stanie się Ramanuja Acharya. I powiedział, że dziecko powinno mieć na imię Ramanuja. I teraz pytanie, czyje to jest imię Ramanuja tak naprawdę? Jest to inne imię Lakshmana. Rama, Anuja. Anu znaczy ten, który podąża. Ja czy Ga to znaczy ten, który idzie. Czyli ten, który podąża za panem Ramachandrą.
Ramanuja to jest inne imię Lakshmana. I rzeczywiście, życie Ramanuji było pełne niezwykłych, transcendentalnych rozrywek. Od dziecka wykazywał się niezwykłymi cechami, niezwykłą pamięcią i zdolnością uczenia się. Jego przyjacielem, kompanem w szkole był Govinda, który był jego kuzynem, z tego co pamiętam. I co ciekawe, od samego dziecka również nie dyskryminował ludzi, czy też nie traktował gorzej ludzi, którzy pochodzili jakby z innych warstw społecznych. W tym czasie w Indiach Indie przesiąknięte były smartyzmem czy smartabraminizmem, tak zwał, wiecie o co chodzi. Mentalność smarta oznacza, że myślimy o tym, że jeśli ktoś urodził się w kaście brahmina, to znaczy, że jest brahminem. I w ten sposób dziedziczy nie tylko majątek po rodzicach, ale też dziedziczy tytuły i samą przynależność do kasty. Natomiast Ramanuja od dzieciństwa się temu sprzeciwiał. I między innymi zapraszał człowieka, który się nazywał Kanchipura. Tak, Kanchipurna. Kanchipurna, który był niezwykle oddany panu Wisznu. Zapraszał go do domu i chciał mu służyć. Natomiast to było takie bardzo niezwykłe. Ramanuja, po to, żeby nauczyć się sanskrytu, po to, żeby studiować Vedantę, udał się jako dziecko do Gurukuli, wtedy bardzo znanego w tamtym miejscu nauczyciela, który się nazywał Yadavacharya. Ale właśnie jeszcze nie wspomniałem, w którym miejscu urodził się Ramanuja. Ta wieś nazywała się, zaraz przypomnę sobie, w każdym razie znajdowało się to jakieś 40 kilometrów, 40 kilometrów od dzisiejszego Chennai. Dobra, pytanie też do Was. Jak do niedawna, jeszcze niedawno nazywała się miejscowość czy miasto Chennai? Miasto portowe, które znajduje się w południowo wschodnich Indiach, w stanie Tamil Nadu. Jak się nazywała wieś, gdzie urodził się Ramanuja? Było to w dystrykcie, to znaczy w tej chwili to jest dystrykt Kanchipuram, czyli niedaleko Kanchipuram. Sri Perumbudur. Halo, halo, jest tam ktoś? Jeszcze raz pytanie do widowni. Jak nazywało się miasto, które teraz Hindusi przywrócili do starej, tradycyjnej nazwy Chennai? Jak nazywali je Anglicy? Okej. Łukasz napisał, że nie wiem. Okej, dzięki za szczerość. Ja sobie spróbuję pójść dalej z historią. O, Maledziwan. Prawo wyskakuje. Madras. Tak, Madras. Owszem. W sumie nie wiem, skąd ta nazwa. I czemu tak bardzo się różni od tej nazwy używanej przez Anglików. W każdym razie Ramanuja udał się do Gurukuli. No i pojawił się zgrzyt od samego początku. Ramanuja był wielbicielem pana Wisznu, natomiast jego guru, Yadavacharya, był impersonalistą, był Mayavadi. I
chociaż etykieta zasadniczo nie pozwala na to, żeby spierać się ze swoim guru, jednak czasami Ramanuja nie mógł wytrzymać. Jest nawet taka historia, która pokazuje relacje Ramanuja z jego guru. Kiedy się Ramanuja masował stopy i ciało swojego mistrza duchowego, a mistrz duchowy cytował werset z Chandogya Upanishad i przetłumaczył go w następujący sposób. I tak naprawdę odwracając znaczenie, które tam w Chandogya Upanishad było oryginalnie, mówiąc, że lotosowe oczy pana są czerwone jak odwrotna strona małpy. I Ramanuja nie zareagował. W środku był bardzo smutny. Bhaktowie wiedzą, pan Chaitanya powiedział, że Mayavadi Krishna Aparadhi, że filozofowie zwolennicy filozofii Mayavada obrażają pana Krishna. No i tutaj właśnie taka obraza miała miejsce i Ramanuja zaczął płakać, kiedy to usłyszał, ale nie dał po sobie znać. Jednak ponieważ był nachylony nad ciałem mistrza duchowego, no to krople łez spadły na to ciało i wtedy mistrz duchowy zauważył stan ducha Ramanuja i zapytał się, o co chodzi. I Ramanuja z szacunkiem wytłumaczył, że nie można w ten sposób tłumaczyć tego wersetu, że słowo kapi w tym znaczeniu powinno się tłumaczyć jako łodyga lotosu, dlatego że ka, znaczy woda, pi, to jest to, co pije. Pi, pibati, w sanskrycie znaczy pić. I po prostu oczy pana są czerwone tak jak łodyga kwiatu lotosu. Albo można też zinterpretować, że błyszczą tak jak słońce, dlatego że słońce też pije wodę. Yadavacharya nie potrafił odpowiedzieć. I było wiele takich sytuacji, kiedy Yadavacharya również przy swoich uczniach podawał impersonalną interpretację siastr zgodnie z Shankaracharyą. I Ramanuja się sprzeciwiał i stanowiło to bardzo duży problem, dlatego że no wyobraźcie sobie, zwłaszcza ci, którzy mieli doświadczenie jako nauczyciele, wyobraźcie sobie, że prowadzicie lekcję i wasz uczeń zaczyna z wami kłócić się, powiedzmy, przedstawiać inne argumenty, prawda? Nie zgadza się z wami i można pomyśleć, że podważa wasz autorytet. I to dla Yadavachari było w którymś momencie za dużo. Rozwinął on tak dużą niechęć do swojego ucznia i tak dużą wrogość, że w którymś momencie zebrał swoich uczniów i otwarcie powiedział, że chciałby w jakiś sposób pozbyć się swojego ucznia, a najlepiej tak, żeby coś mu się stało. I uczniowie lojalni wobec mistrza duchowego zaczęli się zastanawiać, co robić. I zaproponowano, że w czasie pielgrzymki do Gangesu Ramanuja będzie miał wypadek. Po prostu wpadnie do wody i się utopi. No i tak postanowiono, wyruszono w podróż i kiedy już byli niedaleko Gangesu, udało się kuzynowi Ramanuji dotrzeć do niego i w sekrecie powiedzieć mu, że grozi mu niebezpieczeństwo, ponieważ usłyszał tą informację od innych uczniów. Ramanuja zastanawiał się, co zrobić i korzystając z okazji, z jakiejś nieuwagi, po prostu oddalił się od grupy i uciekł do lasu. Więc
No, wyobraźcie sobie dziecko w dżungli, próbujące wrócić z dalekiej podróży. To była podróż setki kilometrów. Nie wiem, czy nawet nie więcej niż 1000 kilometrów, żeby udać się z Kanchipura do miejsca, gdzie płynie Ganges. Nie liczyłem, ale ta podróż musiała zająć wiele dni, naprawdę wiele dni. No więc mały Ramanuja zgubił się. Madhadzivana coś kręci głową. Coś się nie zgadza? Dobrze. Tak czy inaczej, zgubił się w lesie, ale spotkał parę, która zajmowała się myślistwem. To jest ciekawa sprawa. Zaraz zobaczymy. Tak, jeszcze nie ten slajd. Spotkał myśliwego z żoną, którzy obiecali mu, że pomogą mu wrócić. No i po krótkim czasie był nocleg i o, tu Łukasz zadaje pytanie, jak wielbiciele Kryszny mogli zaplanować zabójstwo? Ciekawe pytanie, nie znam szczegółów, ale z tego co wiem, to uczniowie tej szkoły niekoniecznie byli Wajsznawami, a już na pewno nie mistrz duchowy. Po prostu to była bardzo dobra szkoła w tych okolicach i Ramanuja udał się tam, żeby studiować Vedantę. I no, można podejrzewać tylko, że nie byli oni Wajsznawami, a że jego kuzyn był Wajsznawą i dlatego go ostrzegł. Także no, w ten sposób to ujmijmy. W każdym razie, skracając tą historię, w którymś momencie ta para, która prowadziła Ramanuja, zniknęła, opuścili go nagle, ale Ramanuja zorientował się, że w zasadzie to jest już on u siebie. Zobaczył wieżę czy Gopurnę świątyni, chyba w Kanchipuram, i zorientował się, że praktycznie w ciągu kilku dni wrócił do domu, pomimo tego, że ta odległość była znacznie większa, którą zrobili razem z innymi uczniami i z mistrzem duchowym. Tak czy siak, najpierw mistrz duchowy ucieszył się, bo wszyscy myśleli, że zgubił się w lesie i zjadły go dzikie zwierzęta, ale jak wrócili do domu, to się zorientowali, że nic mu nie jest. Ale Ramanuja nigdy nie wykazywał wrogości w stosunku do swojego mistrza duchowego. Ale tak czy inaczej, w którymś momencie skończył naukę w tamtej szkole i stwierdził, że no właśnie nie chce uczyć się już od Mayavadi, gdzie mógłby się uczyć. Gdzie mógłby dalej pobierać nauki? Najpierw postanowił pobierać nauki od kogo? Zapomniałem. Chyba od tego samego człowieka, któremu służył wcześniej. Tak, Kanchipurny. Ale po jakimś czasie odwiedził go Mahapurna. Też taka bardzo potężna osoba ze Sriranga. Zaproponował mu, żeby właśnie Ramanuja udał się razem z nim do Sriranga. Chciał go zaprowadzić do Yamunachari. I nie wiem, jak to dalej było dokładnie, ale według jednego źródła zorientowałem się, że kiedy przybyli do Sriranga,
to Yamunacharya już opuścił w tym momencie ciało i leżał. Znaczy jego ciało leżało, jego uczniowie rozpaczali. Była tam dosyć ciekawa sytuacja, że kiedy ułożyli jego ciało, to zorientowali się, że jego trzy palce Yamunacharya ułożone są prawdopodobnie w taki sposób, albo w taki sposób, w każdym razie są zagięte. I wiedzieli o tym, że wcześniej to tak nie wyglądało. Co oznaczają zagięte trzy palce? To znaczy, że Yamunacharya chce coś powiedzieć. Zastanawiali się i Ramanuja powiedział, że przysięgam, że zrobię następujące trzy rzeczy. Że po pierwsze będę wszędzie propagował bhakti. Będę propagował kult Pana Wisznu. I wtedy jeden palec Yamunacharya się odgiął. Znaczy się wyprostował. Po drugie Ramanuja obiecał, że napisze komentarze, że napisze komentarz do Vedanta Sutry i wtedy odgiął się drugi palec. I po trzecie, i tutaj znowuż potrzebowałbym jakiegoś lepszego źródła, dlatego że jedno z moich źródeł powiedziało, że będzie czcił Parasiarę, czy spłaci dług wobec Parasiary. Musiałbym to sprawdzić, nie wiem. O, tutaj Michał skomentował, bo to było związane z tym pytaniem, jak wielbiciele Kryszny mogli planować zabójstwo, i Michał skomentował, że matematyki niekoniecznie trzeba uczyć się od Vaishnawy. Tak, też się zgadzam. Pan Chaitanya w sumie sannyasę też przyjął od sannyasina, który nie był wielbicielem Kryszny. Tak czy siak, tak jak Bhaktowie, kiedy potrzebują zdobyć jakiś tytuł naukowy, to muszą się udać do osób, które niekoniecznie są Vaishnavami. Dobra, w każdym razie wracając do naszej historii, Yamunacharya wyprostował wszystkie palce, czy jego ciało wyprostowało wszystkie palce, bo to ciężko powiedzieć, jak to wyglądało do końca. A Ramanuja bardzo szybko został rozpoznany jako następca Yamunachari, jako główny acharya w całej tej sukcesji. I rzeczywiście zaczął on pisać komentarze w którymś momencie do siastr. Napisał Gita Bhashya, czyli komentarz do Bhagavad Gita, i napisał Sri Bhashya, czyli komentarz do Vedanta Sutry. I o tych dziełach jeszcze sobie za chwilę powiemy. Wróćmy jeszcze do życia dalszego Ramanuji. Jest taka historia, kiedy Ramanuja zastanawiał się, że w zasadzie wszystkiego się dowiedziałem od moich mistrzów, ale jedna bardzo ważna rzecz: jak osiągnąć wyzwolenie? I wielbiciele zaproponowali mu, żeby udał się, czy też doradcy zaproponowali mu, żeby udał się do Gosztipurny Maharadży i że od niego się dowie, jak osiągnąć wyzwolenie. I Gosztipurna przyjął go na ucznia i powiedział: zdradzę ci mantrę, dzięki której osiągniesz wyzwolenie, ale musisz mi obiecać, przysiąc, że nikomu tej mantry nie zdradzisz, dlatego że to jest sekretna mantra. Ramanuja obiecał, że okej, nie zdradzę jej nikomu. I wtedy dostał mantrę Om Namo Narayanaya, którą w sekrecie przekazał mu mistrz duchowy. I co zrobił Ramanuja? Następnego dnia wspiął się na podwyższenie i powiedział: chodźcie, chodźcie wszyscy, przekażę wam teraz mantrę, dzięki której osiągniecie wyzwolenie. Ludzie się zebrali na placu i powiedział: oto ta mantra, Om Namo Narayanaya.
Mistrz był wściekły. Przyzwał go do siebie. Jak mogłeś przekazać wszystkim sekretną mantrę? Przede wszystkim pójdziesz do piekła. Nie wykonałeś mojej instrukcji. Złamałeś przysięgę. Ramanuja powiedział: coś w tym guście. W porządku. Zgadzam się. Pójdę do piekła. Ale jeśli dzięki temu ludzie mogą osiągnąć wyzwolenie, to ja na taki układ mogę pójść. I wtedy jednego mistrz duchowy był z niego bardzo zadowolony. Także Ramanuja, można powiedzieć, łamał pewne konwenanse na wiele różnych sposobów. To jest jeden z przejaw tego, że uważał, że wszyscy są równi, wszyscy zasługują na to, żeby dostać świadomość Boga, świadomość Kryszny, tak jak my to mówimy. Jest jeszcze, oczywiście jest nieskończona ilość rozrywek Ramanujaczarii. My tak ślizgamy się tylko po powierzchni. Jedna z ciekawych historii, ciekawszych historii, to jest historia Danur Daridasa. I to było chyba w Sri Rangam, tak? To było właśnie w Sri Rangam. No więc był taki pan, który był tak zakochany w swojej żonie, tak w nią zapatrzony jak w obrazek, że cały czas za nią chodził i... Przepraszam na chwilę. Przyniosłabyś mi trochę wody? Dosyć. Dzięki. Chodził za nią z parasolem, żeby nie daj Boże słońce nie zniszczyło jej piękna. A wachlował ją. No i jak można się domyśleć, stopniowo stał się pośmiewiskiem całego miasta. Więc było o nim głośno. W którymś momencie również Ramanuja, Acharya, o, ten obrazek pokazuje, że Ramanuja już w tym momencie był sannyasinem. Kiedy był młody, przyjął sannyasę. Przyzwał Danurdara do siebie i zapytał się, o co chodzi? Czemu w ten sposób tak adoruje swoją żonę? No bo on odpowiedział, że no to jest najpiękniejsze, to jest coś najpiękniejszego, najcudowniejszego na świecie. Co jest tak pięknego? Najpiękniejsze są jej oczy. Naprawdę? Uważasz, że to są najpiękniejsze oczy? Tak. A co byś zrobił, gdybym ci pokazał piękniejsze oczy? No dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, pokaż mi. Udali się do świątyni Raganata. Podeszli blisko do ołtarza. I pamiętam taki wykład mojego mistrza duchowego, który powiedział: w tym momencie Ramanuja zaczął modlić się do pana Ranganata. Powiedział: proszę, pokaż mu te oczy. Te oczy. I pan Ranganat spojrzał na Danurdara i Danurdar razem ze swoją żoną spojrzeli na bóstwo i oniemieli. Rzeczywiście okazało się, że to są najpiękniejsze oczy w całym wszechświecie. I w tym momencie Danurdar stał się oddanym uczniem Ramanuja Achari. Było później nawet więcej historii z tymże uczniem. Ja już dobrze nie pamiętam, ale pamiętam, że takowe były. Także mamy w tej chwili tysiąclecie, jakby 1000 lat temu żył Ramanuja Acharya. Ale to tysiąclecie będzie trwać jeszcze trochę, a będzie mianowicie trwać do roku 2137, dlatego że Ramanuja Acharya opuścił ciało, kiedy miał 120 lat. Także na takie huczne obchody związane z odejściem Ramanuja Acharya trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.
kilka lat. A póki co, grzebiąc w czeluściach internetu, zobaczyłem, że Iskan też nie obchodził 3 lata temu tysiącletnią rocznicę pojawienia się Ramanujaczari. Miało to miejsce w Madurai. Zobaczę notatki. 26 marca 2017 roku. No więc był wielki Abhishek. Było spotkanie. O, olbrzymie spotkanie. Muszę zobaczyć, całkiem sporo baktów w tym holu się zmieściło. Jest tutaj Jayapataka Maharaj razem z którymś z mistrzów duchowych ze Sri Sampradayi. Może ktoś go rozpozna, ja niestety nie znam jego imienia. Na tą okazję została wydana książka. Książka na obrazku widzę chyba wydana jest przez ISKCON. Także ciekaw jestem, czy to jest reprint historii o Ramanujaczari, czy też jakaś inna broszura. Jest też bardzo ciekawy projekt i to jest taki, można by powiedzieć, bardzo oszałamiający projekt. To jest statua równości. Ramanujaczaria jest szeroko znany w Indiach i oczywiście w szczególności jest czczony w Indiach południowych. Jeden z mistrzów duchowych z tejże Sampradayi założył potężny ośrodek. Teraz też spróbuję zajrzeć do notatek, bo nie pamiętam, w którym to miejscu jest dokładnie. Ta wioska się nazywa Muchintal Sri Ramnagar i znajduje się około 40 km od Hyderabadu. Na 45 akrach, czyli około 10 hektarach, znajduje się kampus Jiva, w którym znajduje się wedyjska szkoła, college medyczny, szpital, ashram, gosiala na 300 krów, piękne ogrody, świątynia, i też jakiś taki plac, podejrzewam coś w rodzaju trawnika, gdzie baktowie mogą się uczyć i odpoczywać. I ta statua już jest wybudowana. Ma wysokość 112 stóp, czyli około 65 metrów. Nie wiem, czy to jest dobrze przeliczone. Jeżeli stopa to jest 1/3 metra, to będzie trochę mniej. Myślę, że 40 metrów. W każdym razie wyobraźcie sobie statuę wysokości 15-piętrowego budynku, która. Ciekawa sytuacja została, czy jest budowana przez Chińczyków, dlatego że oni wygrali przetarg na tą budowę i jest przygotowana w Chinach, ale według tradycyjnej receptury z metalu, czy z 5 rodzajów metalu. Można zobaczyć, że to jest potężne przedsięwzięcie. Tutaj nie ma człowieka dla porównania, ale widać nawet te złożone dłonie Ramanujaczari są tutaj dookoła nich rusztowania i no z bliska musi to robić naprawdę wrażenie. I oczywiście to wszystko w ramach obchodów tysiąclecia pojawienia się Ramanujaczari. Tak się zastanawiałem, chciałem jeszcze stworzyć slajd mówiący o Ramanujaczari w popkulturze indyjskiej. Nakręcono kilka filmów w Indiach
jeden taki całkiem stary, jeden całkiem niedawno. Jaki on ma tytuł? Dosłownie przed kilku laty w ramach właśnie obchodów tysiąclecia. Bhagavad Sri Ramanuja. O, w 2017 roku. To jest film kanadyjski, ale nie zrobiony przez Kanadyjczyków, tylko w języku kanadyjskim, to znaczy w stanie Karnataka powstał. Nie miałem okazji go oglądać. W każdym razie, wracając do tego wcześniejszego slajdu, Ramanuja Acharya, wielki święty Vaishnavów. Tu kolejna książka jest oczywiście w którymś z południowoindyjskich języków, prawdopodobnie po tamilsku, o ile dobrze rozpoznaję ten alfabet. Są też książki wydane na zachodzie. Jedna z nich to jest książka naukowa Ramanuja i Schleiermacher. Komparatywna teologia. I tak grzebiąc trochę informacjach na temat Ramanuja Achary, spotkałem się z filmem, którego nie widziałem, a trochę mnie zainteresował. Trochę jest on daleko, jeśli chodzi o relacje z samym Ramanuja Acharią. Tylko tyle, że chodzi tutaj o słynnego indyjskiego matematyka, który się nazywał, który miał nazwisko Ramanujan, Srinivasa Ramanujan, a który przed II wojną światową wyjechał do Anglii na zaproszenie angielskiego matematyka. Mianowicie ciekawa historia, przynajmniej tak gdzieś udało mi się doczytać, że doznawał on pewnego rodzaju objawień, czyli w czasie snu, powiedzmy, że bogini Sarasvati objawiała mu pewne gotowe wzory rozwiązujące jakieś problemy matematyczne, z którymi w ówczesnych czasach, nad którymi głowili się matematycy. Między innymi wzór na obliczanie liczby pi. Tylko był jeden problem. Były to już gotowe wzory, natomiast nie było rozpisanego dowodu, w jaki sposób on do tego wzoru doszedł. No i ponieważ nie ma dowodu, to wiadomo, matematycy, logicy zachodni odrzucali takie wzory, nawet jeżeli mogłyby się podobać. Tylko jednemu angielskiemu matematykowi spodobało się i tutaj właśnie na jego zaproszenie przyjechał do Anglii, no ale nie chcę wam mówić, jeżeli ktoś chce, to zapraszam. Natomiast dla nas, mam jeszcze parę minut dosłownie, dla nas bardzo ciekawa jest też relacja z Ramanuja Acharią, z naszą Sampradają. Otóż dla nas, jakby w naszej tradycji, głównym filozofem, osobą, która spisała nasze doktryny, czy powiedzmy naszą filozofię, między innymi jednym z najwyższych dzieł jest, nie wiem, czy będzie widać, pokażę do kamery, sześć Sandarb Jivy Goswamiego. To jest akurat Tatwa Sandarbha. I sam Jiva Goswami tłumaczy, że pisząc o sześciu sandarbach, tak naprawdę wzorował się, czy pisząc sandarby, wzorował się na notatkach Gopala Bhatty Goswamiego. Natomiast Gopala Bhatta Goswami, Gopala Bhatta Goswami w rzeczywistości pochodził z południowych Indii i wcześniej wychowany był w tradycji Sri Vaishnavów. Dlatego jakby jego edukacja, jego filozoficzna edukacja w dużym stopniu właśnie opierała się na tekstach Sri Ramanuji.
Poza tym Jiva Goswami, komentując Śrimad Bhagavatam i też komentując po części Vedanta Sutry, opierał się na komentarzach Ramanujacharya, dlatego że w tamtym czasie nasza Sampradaya nie miała jeszcze komentarza do Vedanta Sutry. Wszyscy bhaktowie uważali, że nie jest potrzebny komentarz do Vedanta Sutry, ponieważ Śrimad Bhagavatam jest naturalnym komentarzem do Vedanta Sutry i nie potrzebujemy własnego komentarza. Dopiero w XVIII wieku właśnie uczeni z Śri Sampradaya rzucili wyzwanie, jak miał na imię ten bhakta, który napisał Govindabhashya, Baladeva Vidyabhushana. O, Varanga napisała, że oglądała ten film i że bardzo ciekawy i poleca. Dzięki. No więc bhaktowie ze Śri Sampradaya rzucili wyzwanie i powiedzieli, jak to, nie macie własnego komentarza, co to jest? To my nie możemy uznać takiej sukcesji uczniów, jeśli nie ma komentarza. To nie jest tradycja Vedanty w ogóle, skoro nie ma komentarza do Vedanty. No i Baladeva Vidyabhushana poszedł poskarżyć się swojemu bóstwu, panu Govindzie, na sytuację i pan Govinda przyśnił mu się i powiedział, nie przejmuj się, ja ci podyktuję komentarz do Vedanta Sutr. Ale w czasach pana Chaitani jeszcze nie mieliśmy komentarza, więc tak jak mówię, w dużym stopniu teksty, te nasze teksty, które stanowią jakby podwaliny pod tą filozofię, którą my studiujemy, w dużym stopniu te teksty opierają się właśnie na komentarzach Ramanujacharyi i filozofia czy doktryna Ramanujacharyi, zwana Vishishtadvaita, jest bardzo zbliżona do Acintya Beda Beda Vada, czy Acintya Beda Beda Tatva, filozofia, która była nauczona przez pana Chaitanya i której zwolennikami jesteśmy. Także Sri Ramanuja Acharya Ki Jai. Ja bardzo chciałem podziękować Madhajivani Prabhu za to, że zachęcił mnie do tego, żeby dać wykład, bo to była okazja do tego, żeby trochę się oderwać od innych spraw i zanurzyć w żywocie tak niesamowitej osoby jak Ramanujacharya. Zachęcam do tego, żeby poznawać tego wielkiego Vaishnavy, pomimo tego właśnie, że jest jakby z innej sukcesji uczniów. Jak również żywoty innych aczariów, właśnie nie tylko z naszej sukcesji uczniów. Jeżeli chcecie, to mam jeszcze jedną rozrywkę z Jagannath Puri, z Ramanuja Acharya. Jest zupełnie w innym stylu niż te pozostałe rozrywki. Chcecie może posłuchać? Hare Krishna. Aha, też oczywiście dziękuję wszystkim za uczestniczenie w tym wykładzie. Wszystkim, którzy przynajmniej przez chwilę. Okej, Robert powiedział, że chcemy. Rosanna też spisze, chcemy. My. Okej. Dobra. Dobrze. No więc Ramanujacharya udał się do Jagannath Puri i zobaczył, w jaki sposób pandowie, czyli pujari do Jagannath Puri czczą pana Jagannatha. No i nie podobały mu się do końca te standardy. Stwierdził, że tak nie czci się pana Vishnu. To pewne sprawy powinny być zrobione zupełnie w inny sposób. No i oczywiście Ramanujacharya cieszył się wielkim szacunkiem w całych Indiach, więc był znany również w Jagannath Puri. Więc pandowie wysłuchali go z wielką pokorą i stwierdzili, no tak, jeżeli to źle robimy, to jak najbardziej wprowadzimy poprawki do naszych procedur czczenia pana Jagannatha. Zrobimy to jak najbardziej, tak. Tylko jest jedna sprawa, że pandowie czczą pana Jagannatha w nastroju spontanicznej służby oddania.
Natomiast to, co zaprezentował Ramanujacharya, to była bardziej w stylu Vidhi, czyli takiej, no, nie, no, w skrócie mówiąc, nie, jeszcze niespontanicznej służby. No i w związku z tym panu Jagannathowi nie bardzo się to podobało i w nocy odwiedził Ramanuja we śnie i powiedział: co ty wyprawiasz? Kto ci pozwolił? I tak, no, powiedzmy sobie, wyraził bardzo dobitnie swoje niezadowolenie. Powiedział, że ja chcę być czczany właśnie w taki sposób, w jaki sposób do tej pory jestem czczany. Nie chcę żadnych zmian, nie chcę żadnych poprawek. Wynocha mi stąd. I co bardziej odważnie komentatorzy napisali nawet, że Ramanuja został wykopany do tego stopnia, że obudził się w Andhra Pradesh. W każdym razie setki kilometrów od Jagannath Puri. Także bywają i takie rozrywki. Oczywiście my nie chcemy krytykować Ramanujaczari, to była taka słodka rozrywka pana Jagannatha ze swoim wielbicielem. Po prostu mają oni trochę... są to inne nastroje, mówiąc w skrócie. I nie powinniśmy się tutaj wcinać i... no w każdym razie ja nie czuję się kwalifikowany, natomiast było to dla mnie ciekawe. Okej, okay, no to na tyle, co miałem do powiedzenia. No więc transcendentalne pojawienie się Ramanujaczari ki, że śla Prabhupad ki, że śri śri ekachakra nita nadiyani mai ki, że gaura bhakta vrinda ki, że śri ranganat swami ki, że daję głos do studia. Hare Krishna. Dziękujemy bardzo Kavichandrze Prabhu za wspaniały wykład. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować nasze transmisje i że aktorzy będą mogli korzystać z sadhu sangi właśnie w ten sposób. Także jeszcze raz dziękuję. Wykład został nagrany. Troszeczkę za późno włączyłem nagrywanie, ale większość jest nagrana, także będzie dostępny. Hare Krishna, jeszcze raz dziękuję. Aha, i zapraszam na czwartek. W czwartek jest pojawienie się pana Ramachandry. Wykład wygłosi Acharya Ratna Prabhu, który obecnie przybywa w Anglii. Także jak widzimy, miejsce nie jest istotne przy wykładach online. Także czwartek, godzina 17 będzie bhajan, a o 18 wykład i o 19 arati. Także jeszcze raz zapraszam. Ten sam pokój dyskusyjny, ten sam link. Także do usłyszenia i do zobaczenia w czwartek. Hare Krishna.